witam. Postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania i od razu przechodzę do pytania pierwszego. Sajfon pyta, czy Pan współpracuje z Radiem Maria? Tak, współpracuję. Mam stały felieton, tam akurat w środę właśnie. No i poza tym w zależności od potrzeby współpracuję drywczo. Pawelo pyta, czy porównanie Platformy Obywatelskiej do Hitlera i NSDAP było fortunnym sformułowaniem? Ja nie porównywałem Platformy Obywatelskiej do Hitlera i NSDAP, tylko zakładałem hipotetyczną sytuację, czy potępienie NSDAP przez ojca Rydzyka, gdyby to było możliwe, byłoby do zaakceptowania, czy też spotkałoby się z krytyką, że angażuje się niewłaściwie, angażuje się politycznie. JKM. Panie Stanisławie, kto jest większym liberałem gospodarczym? Tusk, Kaczyński czy Giertych? No, nie wiem. Po głosowaniu nad Becikowym i nad socjalem rolniczym, gdzie Platforma Obywatelska opowiedziała się za rozdawnictwem pieniędzy publicznych, tutaj już zwątpiłem w liberalne poglądy pana Donalda Tuska. Jeśli chodzi o pana Kaczyńskiego i Giertycha, to oni sami by się obrazili, gdyby im przypisać poglądy liberalne. Orizis, jak pan ocenia stosunek ojca Rydzyka do wolnego rynku? No, nie jest on życzliwy, najdelikatniej mówiąc, chociaż ojciec Rydzyk dopuścił na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam bardzo wybitnych zwolenników gospodarki wolnorynkowej w osobie księdza Roberta Sirico, dyrektora Instytutu Lorda Actona w Stanach Zjednoczonych, i profesora Aleksandra Schaffwena, też znanego wolnorynkowca, dla których nie znalazło się miejsce w innych mediach polskich, chociaż osobiście do tego zachęcałem. To było pytanie Mafiasa. Pytanie Sefiela. Co pan sądzi o finansowaniu budowy Świątyni Bożej Opatrzności z budżetu państwa? No, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł. Mam nadzieję, że chyba do tego nie dojdzie. Pawello, jak się panu sprzedaje pański dobry, zły liberalizm? Nie wiem, chyba dobrze, bo wydawca nic mi nie mówi, że ma jakieś tam problemy z tym. Pyta Maciek, czy ojciec Rydzyk nie powinien sprowadzać zgubione owieczki do zagrody pana, a nie zajmować się polityką? Ojciec Tadeusz Rydzyk jest dyrektorem rozgłośni radiowej i dyrektorem telewizji, które to media no, muszą się zajmować polityką, muszą wszystkim zajmować, co się dzieje życiem publicznym całym, więc to jest w moim przekonaniu ograniczenie go do zgubionych owieczek jest zadaniem niewykonalnym, dopóki jest na stanowisku dyrektora rozgłośni i stacji telewizyjnej. Kasia, jestem panu wdzięczna, panie redaktorze, za pana felietony. Życzę zdrowia i kolejnych trafnych spostrzeżeń. Pozdrawiam i dziękuję bardzo. Kat 35. Co sądzi pan o rozdziale Kościoła od państwa i czy nie uważa pan, że długotrwałe utrzymanie sytuacji, gdy w Kościele katolickim brak jest wyrazistego przywódcy, może przyczynić się, no nie wiem, do czego może przyczynić się. W Kościele katolickim jest wyrazisty przywódca. Ojciec Święty Benedykt XVI jest przywódcą dostatecznie wyrazistym, żebyśmy tutaj nie mieli żadnych wątpliwości. Co sądzę o rozdziale Kościoła od państwa? Wydaje mi się, że sytuacja wzajemnej autonomii jest dla obydwu stron korzystną, co nie znaczy oczywiście, że Kościół się nie może polityką interesować, czy katolicy. Anton Rafael, co to znaczy według pana katolicyzm łagiewnicki i czym się różni od toruńskiego? Nie wiem, czym się katolicyzm łagiewnicki różni od toruńskiego. Mam wrażenie, że pan poseł Rokita chciał w ten sposób stworzyć wrażenie, że cieszy się jakimś poparciem arcybiskupa Dziwisza i że ta pielgrzymka Platformy Obywatelskiej do Krakowa będzie miała jakieś doniosłe polityczne konsekwencje. Myślę, że się myli.
Andy, co pan myśli o pani Zycie w rządzie? Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał. Uważam również, że no, 2 miesiące wystarczyły, żeby partia rządząca zorientowała się, że droga do raju społeczeństwa socjalnego prowadzi przez liberalny czyściec. Tak interpretuję udział pani profesor Zyty Gilowskiej w rządzie na stanowisku wicepremiera od gospodarki, ministra finansów. Ajask, jeśli co daj Boże jak najszybciej nastąpi, UPR przejmie władzę, widzi się pan w rządzie, ewentualnie w jakiej funkcji? Wolałbym nie, dlatego że już są lepsi organizatorzy. Ja nie mam takiego drygu do pracy urzędniczej. Wolę robić to, co robię i w czym się, jak sądzę, trochę sprawdzam, mianowicie w dziennikarstwie, w publicystyce. Bananek. Czy wszyscy doznali jakiegoś zbiorowego zaćmienia umysłu i naprawdę nie słyszą, co w tym radiu się opowiada? No, w radiu, jeśli chodzi o Radio Maryja, bo rozumiem, że o to pan pyta, w Radio Maryja są różni ludzie i wygłaszają różne poglądy. W związku z tym opowiada się tam różne rzeczy. Ja na przykład nie ze wszystkimi rzeczami, które tam się opowiada, się zgadzam, ale też wielu ludzi, jak sądzę, nie zgadza się z tym, co ja tam opowiadam i to jest w porządku, na tym polega wolność słowa, nic się złego nie dzieje. Peter ACM. Panie Stanisławie, abstrahując od tematu, czy nie wpadł pan do mojego liceum nr 1 w Rzeszowie na pogadankę, pan Korwin-Mikke był u nas, bardzo chętnie, jeśli tylko dostanę takie zaproszenie i jakoś się uda zgrać to terminowo. JKM, czy jest pan za zniesieniem możliwości rozwodów? No, wymagałoby to zmiany konstytucji, więc nie jest to możliwe. Natomiast wydaje mi się, że dobre rozwiązanie zostało zastosowane w postaci możliwości wyboru. To znaczy, jeśli ktoś się nie chce rozwieść, to może się separować. Jest instytucja separacji. I im więcej ludzie mają możliwości wyboru, tym lepiej. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. A jak ktoś nie chce się rozwodzić, no to może się również nie rozwodzić. JKM. Czy LPR jest odpowiednią listą wyborczą dla człowieka, który całe życie głosił postulaty liberalizmu gospodarczego? Liga się, nie wypowiada się też na przykład na temat kary śmierci. Rozumiem, że to jest aluzja do tego, że ja kandydowałem do Senatu z poparciem Ligi Polskich Rodzin. Nie byłem na liście Ligi Polskich Rodzin, ale ani lidze nie przeszkadzało to, że głosiłem poglądy liberalne, więc wydaje mi się, że nie było tutaj jakiejś straszliwej kolizji. Kanik. Panie Stanisławie, zgadza się pan z poglądami głoszonymi przez Radio Maryja, czy też broni je z uwagi na pluralizm? Już mówiłem, nie ze wszystkimi poglądami się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że ataki na to radio, zwłaszcza takie, które domagały się cofnięcia koncesji, były zamachem na wolność słowa w Polsce i jako człowiek, który całe życie dorosłe walczył z cenzurą, uważam, że niezależnie od tego, czy się zgadzam z poglądami głoszonymi na antenie, czy nie zgadzam się, to należy tego radia bronić przed takimi atakami. Rafał Łączny. Pytanie do gościa. Pan jest chyba autorem artykułu, w którym zarzuca pan katolickiej agencji informacyjnej, że manipulowała wypowiedzią na Transa Polski na temat radia. Czy pan był... To nie ja. To taki artykuł czytałem. Jego autorem jest pan profesor Rafał Broda. Daje do zrozumienia, że katolicka agencja informacyjna zniekształciła w komunikacie wypowiedź prasa. Ja nie wiem, ja nic takiego nie pisałem, czytałem tylko taki artykuł. Rafał Łączny. Dlaczego wypowiedź prymasa, że Radio Maryja rozbija Kościół, uznał pan za przesadzoną? Czy prymas nie ma prawa do takiej opinii? Ależ oczywiście ma, panie Rafale. Do każdej opinii ksiądz prymas ma prawo, nie tylko do takiej. Natomiast ja się z tą opinią nie zgadzam. Uważam, że Radio Maryja nie rozbija Kościoła, że w Kościele są po prostu różne opinie.
Również w episkopacie są bardzo różne opinie na wiele tematów, dlatego też czasami episkopat ma pewne trudności ze sformułowaniem jednorodnego stanowiska. Przypominam, że taka trudność dała się zauważyć przy okazji listu do wiernych w sprawie referendum akcesyjnego. No i w kilku innych przypadkach też. Bąbel. Czy nie uważa pan, że politycy starają się zdobyć elektorat, wykorzystując Kościół? No, uważam, tak, starają się zdobyć elektorat. Elektorat katolicki jest całkiem spory w Polsce. Jest uważany za elektorat do przejęcia, jest uważany za elektorat płynny i na przykład za taką próbę zdobycia przychylności elektoratu katolickiego uważam tę ostatnią pielgrzymkę Platformy Obywatelskiej, Dni Skupienia w Krakowie. Bożena, czy nie katolik jest zły i dlaczego? Nie uważam tak, nigdy tak nie mówiłem, że nie katolik jest zły. Znam wielu ludzi, którzy nie są katolikami, są niewierzący i bardzo ich lubię i wysoko cenię, ale znam też takich, którzy są ludźmi zdemoralizowanymi i których nie szanuję. Różni są ludzie i katolicyzm na ogół sprzyja temu, żeby, jeśli człowiek się oczywiście nim przejmuje, żeby no, pilnować się swojego, żeby utrzymywać swoje postępowanie w pewnych granicach, że tak powiem, moralnych standardów. Ale nie zawsze to się udaje, bo ludzie są grzeszni. Mafia, czy jest coś, co się panu nie podoba w Radio Maryja? Wiele poglądów tam wygłaszanych mi się nie podoba. Czasami nawet jak je słyszę, to bardzo się złoszczę, ale no trudno, no, takie są konsekwencje wolności słowa. Jeszcze raz powtórzę, że prawdopodobnie moje poglądy nie podobają się wielu ludziom, również i tym, którzy słuchają Radia Maryja, no ale nic na to nie poradzę, taki już jestem. Andrzej, dlaczego tak dużo ludzi boi się ojca dyrektora i dlaczego on sam boi się zabrać głos w swojej obronie? Ja myślę, że tak dużo ludzi się ojca dyrektora nie boi. Nie lubią go ci, którzy nie mogą się pogodzić z tym, z faktem, że Radio Maryja przełamało monopol medialny środowisk, że tak powiem, no, beneficjentów Okrągłego Stołu. To jest fakt i mam nadzieję, że już się żadnego monopolu medialnego w Polsce przywrócić nie da. Dlaczego ojciec Rydzyk sam boi się zabrać? Nie mam pojęcia, czy się boi. Zapytam go, jak będę się z nim widział, a będę chyba niedługo się z nim widział, to go zapytam, czy się boi zabrać głos w swojej obronie, czy po prostu z innych jakichś powodów na razie nic nie mówi. Marek Kowalski. Czy katolik, który nie słucha Radia Maryja, może być dobrym katolikiem? Z całą pewnością tak. Katolik nie jest zobowiązany w sumieniu słuchać żadnego radia, ani oglądać żadnej telewizji, w tym również Radia Maryja, ale myślę sobie, że nic by się dobremu katolikowi nie stało, gdyby od czasu do czasu posłuchał tego czy owego radia, czy obejrzał taką czy inną telewizję. No Sorek pyta, jak się ma nauka Jezusa, nadstawcie drugi policzek do tez zgłoszonych w Radia Maryja, terroryści z TVN, tą partię trzeba utopić. Jeśli rzeczywiście takie opinie są głoszone w Radio Maryja, to są to opinie polityczne, to znaczy są to pewne wskazówki polityczne formułowane w języku kolokwialnym. I Pan Jezus, kiedy mówił o tym, żeby nadstawiać drugi policzek, nie miał, jak sądzę, na myśli walki politycznej, bo w walce politycznej, walka polityczna polegająca na nadstawianiu wszystkich policzków przeciwnikowi politycznemu, no skończyłaby się całkowitą katastrofą tego, który te policzki nadstawia. W związku z tym odnosi się to do postępowania w sferze
moralności. Odnosi się to, ja przynajmniej tak to rozumiem, żeby swojego przeciwnika nie unicestwiać totalnie. Natomiast jeśli chodzi o nie unicestwiać totalnie, no nie wiem, fizycznie, natomiast politycznie przeciwnika oczywiście należy obezwładniać politycznego. Na tym polega walka polityczna. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Bąbel, co myśli pan o tym, że Radio Maryja ma dostawać automatycznie koncesję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Czy to jest sprawiedliwe? O ile mi wiadomo, w tej ustawie o Krajowej Radzie, o Radiofonii i Telewizji, tej znowelizowanej, to nie jest tak, że Radio Maryja ma dostawać automatycznie koncesję, tylko automatycznie koncesje mają być przedłużane dla nadawców społecznych, to znaczy dla nadawców niezarobkowych. To są również nadawcy, na przykład rozgłośnie harcerskie, które nie są nadawcami komercyjnymi, więc wydaje mi się, że ja jestem w ogóle przeciwny temu, żeby jakiekolwiek koncesje były, więc jeżeli jakaś koncesja jest przedłużana automatycznie, to jest to w moim przekonaniu krok we właściwym kierunku. Asen, czy nie uważa pan, że przydałyby się ruch społeczny broniący Radia Maryja przed atakami wściekłych feministek, homoseksualistów i niektórych polityków? Ja myślę, że Radio Maryja dysponuje dostatecznie dużym audytorium, żeby można było nazwać to audytorium ruchem społecznym. Sądzę, że jest to audytorium, które potrafi się dosyć sprawnie zorganizować i jest dosyć energiczne, także nie widzę tu potrzeby żadnych nowych jakichś inicjatyw. DJ Szatan, ojejku, czy pana zdaniem Radio Maryja jest radiem katolickim, politycznym, antysemickim? Czy może Ojcu Rydzkowi jest wszystko jedno, byle na tym zarobić? No, zacznę od końca. Na pewno Ojcu Rydzkowi nie jest wszystko jedno. Gdyby mu było wszystko jedno, to podłączyłby się do spółdzielni takiej, jaka tutaj była i dobrze by na tym zarabiał, tak jak wszyscy, którzy się do tej spółdzielni podłączyli, świetnie na tym zarabiają. Mówię o rozgłośniach i telewizjach komercyjnych. Skoro tego nie zrobił, to widocznie nie jest mu wszystko jedno. Jest radiem katolickim i polityką się interesuje. Natomiast zarzuca wiele osób, moim zdaniem nieuczciwie, zarzuca Radio Maryja, że jest radiem antysemickim. Pojęcie antysemityzmu jest ostatnio bardzo szerokie i każda krytyka postępowania środowisk żydowskich bądź każda krytyka polityki państwa Izrael bywa w niektórych środowiskach uważana za antysemityzm. Ba, spotkałem się z opinią, nawet w pewnej książce, gdzie jest położony znak równości między antysemityzmem i antysyjonizmem. Syjonizm to jest jedna z doktryn politycznych, więc nie widzę powodu, żeby nie można było takiej doktryny politycznej skrytykować. Uściślejmy najpierw, co to jest antysemityzm, a potem będę mógł to ocenić. Maciek, czy Radio Maryja rozlicza się ze swojej działalności tak jak każdy podmiot? Nie wiem, ja nie kontroluję Radia Maryja ani od strony finansowej, ani od strony innej, koncesyjnej na przykład. Są do tego powołane odpowiednie urzędy i o ile mi wiadomo, nie mają one do Radia Maryja żadnych pretensji. W każdym razie nie podnoszą ich publicznie, nic o tym nie słyszałem, więc widocznie się rozlicza. Na razie nie ma więcej pytań. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję za ten czas, jaki miałem przyjemność i zaszczyt z Państwem tutaj spędzić i mam nadzieję do zobaczenia.